Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim gościem Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Cześć i dzień dobry wszystkim Państwu. Marku, coraz mniej informacji z Ukrainy, takich szczegółowych, do jakich się przyzwyczaili. Ta informacja, która poszła wczoraj od Budanowa, to jest naprawdę informacja nieprzyjemna i powiedzmy szczerze, nie tyle game changer, ale takie bardzo silne ostrzeżenie przed determinacją Rosjan. Budanow oświadczył, że ma dowody, że został zaminowany układ chłodzenia w zaporowskiej elektrowni atomowej. I teraz powiedzmy szczerze, co to znaczy? Znaczy to, że istnieje próba wywalenia po prostu, jest coś takiego, no od razu tu się nasuwa takie dosyć ostre powiedzonko, gimby nie znają. Ale jest taki film, który radziłbym wszystkim ściągnąć, bo to jest film, który jeden z pierwszych filmów katastroficznych, który mówi o awarii w elektrowni atomowej, chiński syndrom. I o tym mówi właśnie, co się dzieje, kiedy wywali z reaktora całe chłodzenie. I tu jest ta sama historia. Reaktor rozgrzewa się ponad krytyczną i następuje albo eksplozja, zależnie od typu reaktora, albo nieprawdopodobna emisja śmieci i promieniowania. Po prostu. Reaktor przepala wszystko, robi się ogromna radioaktywna plama, to znaczy chiński syndrom, bo żartowali naukowcy, że rozgrzewa się do takiej temperatury, że rdzenie reaktora przelatuje przez całą Ziemię i ląduje w Chinach, prawda? No oczywiście nie jest to prawda, ale byłoby to wtedy no coś na kształt drugiego Czernobyla. Marku, bo pożar też wtedy może nastąpić. Ten wątek nuklearny, on w ostatnich dniach się dużo przejawia w ukraińskich mediach. Jak ja przygotowałem problem, rozmowę... Bo Maciek Korowaj zajrzał, ja też zajrzałem tu i ówdzie i okazuje się, że faktycznie mamy taki problem, że część oddziałów przeciwchemicznych i kontroli skażeń przesunięto do ugrupowania Dniepr. Dlaczego? No teoretycznie mogli przesunąć dlatego, że w okolicy od południa jest jednak ta nowa Kachowka, raczej to, co z niej zostało. Ale to by nie uzasadniało przesunięcia takich sił tam akurat. Ja się zastanawiam, bo Budanow, dosłownie zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę, w ukraińskich mediach jest rzucana informacja na każdym, na Ukrinformie, na Unianie, nie ma zagrożenia nuklearnego ze strony Rosji. I ta wypowiedź Budanowa dzisiaj hula od rana we wszystkich ukraińskich mediach. Ale dlaczego? Dlatego, że ja mam taką hipotezę. Moim zdaniem jest to rodzaj przycisku śmierci. To znaczy, gdyby ukraińska ofensywa zaczęła się udawać, gdyby rosyjskie linie zostały przełamane, wtedy oni ten dead button odpalają i mówią tak, nie będzie, co prawda my tego nie będziemy mieli, ale nie będzie tego miał nikt. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym rejonie wiatry wieją zasadniczo na wschód i na południowy wschód. Czyli kto obrywa? Oczywiście ten obszar za Dnieprem też, ale w stosunkowo niewielkim stopniu. Oduczmy się rysowania kółek na mapach. Kółka na mapach to są dobre, jak się uczy rysunku technicznego. Natomiast tutaj to mamy obszar skażenia, wydłużoną elipsę rozciągającą się na wschód z takim ozorem na południowy wschód. I teraz kto obrywa? Turcy. I to już jest awantura na cały świat. I obrywają oni sami, Rosjanie. No nie mówię o tym, że ktoś taki, to jest mniej więcej coś takiego, jakby odpalić sporego taktycznego nuka. Chińczycy od razu się odwrócą plecami i tak dalej. Także tak jak mówię, jest to taki dead button. Marku, ale nie sądzisz jeszcze, żebyśmy, jak może trochę włożymy w kij mrowisko, ale ja się z taką opinią gdzieś tam spotkałem, nie jedną. Czy teraz znowu poruszanie wątku atomowego przez Ukrainę nie jest takim
tematem zastępczym, może nie idzie, ale zwróćmy uwagę było. Zachodu na tą elektrownię. Zawsze było tak, no tutaj powiedzmy szczerze, wiemy od mniej więcej października zeszłego roku, że Rosjanie najpierw lokowali swoją artylerię tam i to w okolicach magazynu tlenu, idiotyzm, bo gdyby ten magazyn tlenu był pewny, to poleciałaby cała ta rosyjska artyleria, widać musiał być pusty. Także tutaj jakieś manewry wokół elektrowni zaporowskiej to trwają już ponad pół roku albo nawet dłużej, prawda? Także to nie jest tak, że to wyskakuje nam jak diabełek z pudełka, o rany, ruskie elektrownie minują. My to wiemy od pewnego czasu, także to uprawdopodobnia to, co Budanow mówił. A że nie idzie? Nie jest w sumie źle. To znaczy, bądźmy szczerzy, to, co obserwujemy jako ukraińską ofensywę, pamiętasz, powiedziałem, że będzie trwał taki taniec. Każda strona będzie chciała zmusić drugą do reakcji, robiąc ataki pozorowane, robiąc rozpoznanie bojem i robiąc większe akcje, które będą wyglądały tak, jakby to był rzeczywisty kierunek uderzenia, prawda? Wiesz, ja się zgodzę z Maćkiem Korowajem, on fajnego porównania użył, że dzisiaj mamy takie dwóch bokserów i tak, czekamy, który tak, pierwszy tak. uderzy, żeby drugi mógł ewentualnie albo się dostać cios, albo wyjść z kontrą. Narwie się na kontrę, tak. I tutaj zobacz, przecież nie zostały ruszone ukraińskie oddziały pancerne, nie została ruszona na przykład pierwsza samodzielna brygada pancerna, to są weterani, ale też nie została ruszona ani druga armia, ani szósta armia, nie została ruszona pierwsza armia pancerna gwardii, przepraszam, bo tutaj ktoś się dobija do mnie, przerwiemy na chwilkę. Dobra, stop. Marku, Maciek Korowaj użył fajnego porównania, że dzisiaj mamy do czynienia z takim pojedynkiem bokserskim. Czekamy albo na celne uderzenie Ukraińców, a może ono będzie niecelne, jednak będzie jakaś tam działania kontrofensywne Rosjan. Zgadzasz się z tym? Tak, no tutaj to jest, myśmy z Maćkiem takiego porównania użyli, że ten bokser się albo narwie na kontrę, albo sam ją spróbuje wyprowadzić. A tutaj mamy taką istotną sprawę. Rezerwy nie zostały w ogóle tak naprawdę ruszone. Gdzie jest pierwsza samodzielna brygada pancerna ukraińska? Gdzie są dwie brygady autentycznych weteranów pancerne? Gdzie są dwie brygady zmechanizowane? Teraz dopiero mamy komunikat ze strony ukraińskiego Ministerstwa Obrony, że liczba przeszkolonych na Abramsach czołgistów jest taka, że można będzie wystawić na nich brygadę i ta brygada będzie tworzona z jednostek weteranów. Ale kiedy i jak to będzie wyglądało, to w ogóle nie została ta sprawa ruszona. A po drugiej stronie rosyjskiej, szósta armia, druga armia, pierwsza armia pancerna gwardii, te oddziały no, dla Rosjan elitarne, nie ruszone w ogóle. Prawda? Bo ja się teraz, wiesz, Tutaj się zastanawiam, co się dzieje, ale jak się przyjrzymy składowi ugrupowań ukraińskich, które tam prowadzą walkę, to okazuje się, że to są bardzo dobrze składane BTG z różnych brygad zmechanizowanych. Jest też terobrona. Tu mamy nawet bardzo dobre źródło do tego, bo mamy rybara, który 5 na 10 razy kłamie, jeżeli chodzi o skutki, ale zwykle jeżeli chodzi o oddziały, ma bardzo dobre informacje, bo od żołnierzy z frontu. Na północny wschód od Bachmutu nie ustają próby przedarcia się 10. Brygady Ukraińskiej i obrony terytorialnej przez obronę armii rosyjskiej na przełomie Sakko, Iwancetki, Nikołajewka, Jakowlewka. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadzają naloty, próbując się przebić przez luki między punktami oporu i polami minowymi. To znaczy, że coś się tam dzieje i to dzieje się w tej chwili natarcie ukraińskie i to, że Ukraińcy przeprowadzają naloty. No tutaj to można powiedzieć, że to jest dwuznaczne, bo czasami oni w ten sposób, Rosjanie w ten sposób opisują napady ogniowe, artyleryjsko-rakietowe, ale może też i tam grasują
ukraińskie Mi-24, z którymi filmy się znowu pojawiły. Tylko także... Marku, ja się zastanawiam, bo jedno, co ja osobiście wyhaczyłem, co się zmieniło w przekazie ukraińskim, bo tym się akurat interesuję, to jest sposób przekazywania informacji przez panią wiceminister obrony Ukrainy. I ona o tym wschodzie co, z każdym komunikatem mówi coraz chłodniej. Tak? Najpierw było, że tam się posuwamy, a teraz na dzisiejszy komunikat to jest to, utrzymujemy pozycję tam, gdzie się da, więc ten komunikat dotyczący wschodniego frontu jest... na Kremlinną rosyjskie. Tylko że z tego, co ja wiem, to 25 została odparta z poważnymi stratami. 76, jeżeli tam istnieje WDW, to ona nie może istnieć cała, bo ona została potężnie poszarpana pod Bachmutem, potem brała uzupełnienia. Jeżeli nawet, no to chyba jakieś BTG z 76, a nie ona cała. 25 to rzeczywiście. W ogóle zobacz na skład tych atakujących wojsk. To są dobre brygady, bo to są brygady WDW, ale też te brygady są uzupełnione o zwykłych motostrzałków i to są praktycznie rzecz biorąc no, brygady takich ludzi z poboru, żadna elita. W drugim rzucie idą tak naprawdę mobiki. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że idą na to samo robią, co robią Ukraińcy po drugiej stronie. Próbują znaleźć luki w ukraińskiej obronie, przebić się tam i być może wtedy ruszy się szósta i pierwsza gwardii, prawda? A tutaj po drugiej stronie Ukraińcy próbują tego samego, czyli mamy takie coś, o. Tak jest. Dokładnie. Atakują z jednej, drudzy atakują z drugiej, przy czym nie wiadomo dokładnie, czy to są rzeczywiste ataki, czy to jest pełne rozpoznanie bojem i próba wyciągnięcia przeciwnika. No, trzeba zwrócić honor Ukraińcom, bo ta cisza została zachowana, materiałów wideo mamy mało, ale Marku, ja cię zapytam o to, co jakiś czas temu budziło duże emocje w polskim internecie, nie tylko polskim, o te straty, no bo Rosjanie się ekscytują tak naprawdę cały czas dwoma filmikami. Czy ty masz jakieś dane dotyczące właśnie tych pierwszych strat w postaci zachodniego sprzętu? Mogę powiedzieć, że od 1 czerwca, nie mogę powiedzieć, jak wygląda to z zachodnim sprzętem, mogę powiedzieć całościowo. Od 5 czerwca równowartość 3 batalionów zmechanizowanych w sprzęcie. To nie jest dużo. To nie jest. A jakieś dane po stronie rosyjskiej? Mamy jakieś takie informacje? No, tutaj są informacje sprzeczne, ale gdzieś Rosjanom wypadło 12 BTG. Czyli też dobry wynik. No. Marku, ja cię jeszcze pociągnę o ten wątek z Budanowem, no tak. Bo niewątpliwie on się gdzieś tam cały czas krąży w przestrzeni medialnej. Czy ty uważasz, bo pojawiła się informacja mocno dotycząca Budanowa. Tak. Że on już dogorywa w Niemczech. Ale nie masz wrażenia, że to zdjęcie, które się wczoraj gdzieś Budanowa pojawiło, ono jest też tak specjalnie zrobione, on tam wygląda trochę jednak jak schorowany. Znaczy powiem tak, być może trochę oberwał, ale on jest, to jest twardy facet, on jest w formie. Moim zdaniem, jeżeli nawet to była lekka rana, ale człowiek nawet kontuzjowany potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie. To nie jest tak, że to jest, wiesz, natychmiast. No, ja powiem więcej. No, w tej chwili rusza cała machina fejków. Widziałeś pewnie wczoraj fałszywy paszport izraelski. Tak jest. Z Zeleńskiej. Znaczy, ja mam teraz wrażenie, że jest kontrofensywa informacyjna. Jest wcześniejsza niż data, tak. Wystawienia. Tak. No właśnie. Tutaj mamy, ale dlaczego? Tu mamy tak naprawdę nie informację, nie wojnę informacyjną kierowaną do nas Polaków, bo tu jest gorzej niestety, tu uciekniemy jak sito, przechodzą do nas wszelkie typy. Ja ostatnio tak się dowiedziałem, marginalnie trochę, że zaproszono na wykłady w jednej ze szkół wyższych specjalistę od managementu, którego inną funkcją było zasiadanie w Radzie Naukowej przy prezydencie Rosji, który miał żonę z Donbasu. To jedna z przodujących i wiodących szkół prywatnych zaprosiła tego pana na wykłady, ponieważ tenże pan legitymował się tym, że wykłada na University of Georgetown.
Czy, ale także wykłada, tak, czy to było tylko, jak to się mówi, fałszywe CV? Prawdopodobnie tam bywał, ale czy jest teraz, to nie wiadomo. Znaczy, wiesz co, ja mam ostatnie wrażenie, że pewnym osobom u nas przynajmniej, przecież obserwujemy, rozmawiamy na ten temat też prywatnie, że gdzieś tutaj jednak polskie służby no w końcu by mogły zainterweniować, bo już tak. Takie... dokładnie. Przecież tutaj to się robi Wild West, a raczej Wild East. Bo nie ma żadnej weryfikacji. Mamy tam jakieś, teraz były te oświadczenia z tymi słynnymi zamykanie interesów w postaci tam jakichś gal freak fightowych, bo powiązania tak. rosyjskie, a to co się dzieje na polskim Twitterze, to co jest komunikowane przez osoby, które jawnie opowiadają się po stronie rosyjskiej, mam wrażenie, że tu temat jest przespany przez nasze służby. Tak, oczywiście pojawia się taka narracja, że tutaj służby wszystko kontrolują, mają w ręku. Ale bzdura, no przecież inaczej, przecież ta narracja zaczyna trafiać. Oczywiście. To jest tak, że ogień zaporowy w końcu osiągnie cel, a to jest ogień zaporowy propagandy. Nie kto inny jak Stalin powiedział, 1000 razy powtarzana prawda kłamstwo staje się prawdą. Ale to również mówi niejaki Goebbels. Ale tutaj mamy tego typu historie, że są kolportowane też i newsy na zasadzie jedna pani, drugiej pani, proszę państwa, ci Ukraińcy i tak dalej. I uczestniczą w tym politycy. Tak jak pewien polityk powiedział, że już po jednym dniu pracy w Polsce Ukrainiec ma prawo do polskiej emerytury. No ten sam polityk, co to ma browar. No. Wiesz, no... Ja powiem tak, patrząc nawet przez to, za co ci też bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie naszej zbiórki, chęć pomocy spada w Polsce i to ja rozumiem po części, wiesz, sytuację gospodarczą, to co się dzieje z inflacją i z cenami, ale do trafienie do odbiorcy z chęcią pomocy przez tego typu właśnie wypowiedzi jest coraz mniejsza i trudniejsza. No mam wrażenie, że wystarczy palnąć jakąś głupotę, a niestety część naszego narodu łyka to po prostu od ręki. Tak, ja z chęcią sprawdziłem, pamiętasz, była taka akcja, że tam jakieś klatkę wymalowano tak. antypolskimi napisami, co okazało się fejkiem. Ja w 100% się zgadzam z tym skandalicznym, to co ludzi oburza, czyli skandaliczna wypowiedź choćby prezesa ukraińskiego IPN-u, no ale to też błąd polityków, żeby w końcu zamknąć ten temat raz na zawsze. Oczywiście, ale pamiętajmy, że operacje wywiadu odbywają się po obu stronach, że aktywa rosyjskie są także w Ukrainie, czego dowodem były masowe akcje SBU, które trwają do tej pory. Ten pan może mieć na przykład doradców, którym bardzo zależy na tym, żeby popsuć stosunki z Polską. No właśnie, Marku, a na twoim okiem, bo no, nie możemy unikać jest tego tematu. Jest źle, dlatego że zewsząd wylewa się propaganda antyukraińska. No tak, tylko ja, Marku, tak wejdę w ci słowo. No to nie możemy w końcu, czy my naprawdę nie mamy tak wykształconych elit politycznych, nie tylko my, ale Ukraińcy, bo ja uważam prywatnie, że ten czas tej wojny jest najlepszym sposobem, oczywiście, żeby zamknąć temat przeszłości raz na zawsze, oczywiście, tak jakby chociażby to było zrobione z Niemcami, tak? I wszyscy by byli zadowoleni tak naprawdę, gdyby ktoś po prostu spotkał się na granicy, podał sobie rękę, powiedział przepraszamy i prosimy o wybaczenie, bo nie porównuję zbrodni wołyńskiej, ale choćby rząd sanacji też ma dużo za uszami względem Ukraińców w II Rzeczpospolitej. Tak, tylko zbyt wiele środowisk w tej chwili szuka tutaj politycznego złota w tym konflikcie. Bo popatrz, wracają stare matryce i te stare matryce mnie niepokoją, bo wracają matryce Niemcy wróg, banderowcy wróg. No to kto jest przyjacielem? Kto nas chroni? Kto nam ziemię zachodnie dał? Bo taka narracja też wraca, prawda? No właśnie. Czyli cały czas jest drążony temat pod zmianę nastawienia społeczeństwa, no może nie na przyjazną wobec Rosjan, ale na to, że no przecież Niemcy nam zagrażają, banderowcy. To może ci Rosjanie, to może nie są oni tacy źli.
No tak, tylko wiesz, no ja z drugiej, ja tak uważam, mam podobne spojrzenie, ale z drugiej strony widzę taką, no nie wiem, czy to dobre słowo, Marku, butę ukraińskiej dyplomacji w pewnych kwestiach. Tak było z Niemcami, no tak było z Polską. Ależ oczywiście, że tak. No przecież z jednej strony tak, bo z drugiej strony to jest dokładne lustrzane odbicie tego, co się po naszej stronie dzieje. Oni też tam mają, prawda? Też tam mają takich ludzi, którzy uważają, że co prawda prowadzimy wojnę z Rosją, ale po drugiej stronie przecież mamy Polaków. Przecież popatrz, to jest odbicie tego, co jest u nas. My mówimy, tutaj te nasze środowiska mówią, no tak, no ale przecież po drugiej stronie mamy Niemców, prawda? A tutaj to samo, po drugiej stronie mamy Polaków. No. Rosyjski wywiad działa. Rosyjska dyplomacja działa. Niestety nie mogę tego powiedzieć o sprawności naszych służb, a co do służb ukraińskich, to przy tym, jak one są w stanie wojny i jak bardzo są zaangażowane politycznie, bo tam polityczne zaangażowanie, my tak patrzymy na to, na ukraińską politykę jako na monolit, a tam jest jeszcze gorzej niż u nas. To... No. No tylko wiesz, jak ja widzę zdjęcia prezydenta Dudy z Zełenskim, którzy wyglądają niemal już jak bracia. No to... Ale co jest co innego, widzisz, nie zawsze ten przekaz spływa w dół. Ja jak rozmawiam z kolegami z ukraińskiego wojska, z Ukraińcami na temat chociażby wspomnianego Wołynia, oni mają to samo zdanie co my. Mam wrażenie, że jest jakiś beton nad nami, tak, ściana, tak. Sufit z wielkiego betonu i komuś zależy na tym, żeby tego tematu nie zamykać, tylko wrażenie. Cały czas rozgrzebać tą ranę. Tak? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, co mówią chłopaki z Chersonia, z którymi mam stale kontakt, to znaczy oni są z Lwowa, w Chersoniu walczą, a z Lwowa. Właśnie to jest istotne. Mówią krótko i dosadnie, pierdolić polityków. No i tu chyba jest jakaś racja. Marku, no. Bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu porozmawiamy. Dziękuję. Życzę ci miłego, spokojnego dnia, a państwa również odsyłam odsyłam na media społecznościowe Marka i zachęcam do zasubskrybowania kanału WarNews.pl. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.